I słuchajcie, do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że tak na dobrą sprawę lepiej tego podporucznika dać szeregowemu, który ma załóżmy dwa nawet lata służby wojskowej, zawodowej, albo trzy lata służby wojskowej, zawodowej. I lepszy z niego będzie podporucznik niż ten człowiek, który trzy miesiące gdzieś tam był na jakiejś szkółce i tak na dobrą sprawę praktycznie nic nie wie. I musi się wszystkiego od początku uczyć. No i jeszcze nie widziałem gościa, który przyszedł po jakimś tam trzymiesięcznym, czy nawet półrocznym, czy nawet rocznym przeszkoleniu do jednostki wojskowej, który był w stanie wykonywać swoje obowiązki od razu z partyzanta. Nawet takie problemy, żeby te obowiązki wykonywać, mają oficerowie po pięcioletniej szkole wojskowej, ponieważ też potrzebują parę miesięcy, żeby się wdrożyć